Pole podstawy walca jest równe 36pi, a pole jego powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość tego walca jest równa 3, 6, 9 czy 18. Z treści zadania wiemy, że pole podstawy walca jest równe 36pi? Zapiszmy. Pole podstawy to 36pi. Podstawą walca jest koło. Jaki jest wzór na pole koła? pi r kwadrat. pi r kwadrat. No to ile wynosi promień podstawy? Wiemy, że długość promienia jest zawsze liczbą dodatnią. To jaka liczba dodatnia podniesiona do kwadratu da nam liczbę 36? 6. Oznacza to, że promień podstawy tego walca wynosi 6. Z treści zadania wiemy, że pole powierzchni bocznej tego walca jest 3 razy większe niż pole podstawy. Jaki jest wzór na pole boczne? 2πr razy h. Skoro pole powierzchni bocznej, czyli 2 πr razy h jest 3 razy większe niż pole podstawy, to 2 πr razy h to jest to samo w tym przypadku co 3 razy 36 π bo tyle wynosi pole podstawy, a to pole powierzchni bocznej jest 3 razy większe niż pole podstawy. Zauważ, że po obu stronach tej równości występuje liczba pi. Możemy zatem ją skrócić. My poszukujemy wysokości tego walca, czyli litery H. Litera r w tym wzorze oznacza promień podstawy. Znamy promień podstawy tego walca, wynosi 6. Wstawmy zatem w tym wzorze w miejsce litery r liczbę 6. Otrzymamy 2 razy 6 razy h, a z prawej strony 3 razy 36. Liczby 36 i 2 dzielą się przez 2. Tutaj, jak 2 podzielimy przez 2, otrzymamy 1, a jak podzielimy 36 przez 2, otrzymamy 18. Liczby 6 oraz 18 dzielą się przez 6. 6 podzielić przez 6 to 1, a 18 podzielić przez 6 to 3. 1 razy 1 razy h to h. 3 razy 3 to 9. Otrzymujemy zatem, że wysokość tego walca wynosi 9. Która odpowiedź jest prawidłowa? Odpowiedź C. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube Pistacja Matematyka.